co? No mamy dosyć dużą zaliczkę. Wszyscy pojechaliśmy na swoim poziomie dosyć dobrze, nikt nie zawiódł i każdy wiózł swoje punkty, stąd ta zaliczka. No i jedziemy do Częstochowy, myślę, bronić tego. Mamy duże szanse właśnie na brązowy medal i mam nadzieję, że w końcu nam się uda go zdobyć, bo dawno go nie było w Zielonej Górze. Rozumiem, że ten mecz za tydzień rewanżowy w Częstochowie to będzie raczej formalność, tak? Czy nie podchodzisz tak do tego? Nie, no myślę, że nie mamy tu co wpadać w furę optymizm, no bo to jest sport, wszystko się może zdarzyć. Tak samo dzisiaj Częstochowa naprawdę miała ciężkie zawody, no bo i Niki, i Greg mieli upadki, już później się wycofali z zawodów, no, bynajmniej Niki się wycofał z zawodów, no tak samo może nam się przydać w Częstochowie, no nie gadajmy do przodu, że już mamy brązowy medal, tylko po prostu musimy się zmobilizować, pojechać tak samo dobre zawody jak dziś i wtedy no myślę, że jesteśmy w stanie wywalczyć i przywieźć do Zielonej medal. W swojej zdobyczy punktowej jesteś zadowolony, czy coś byś jeszcze poprawił? No na pewno chciałoby się więcej, no. Cały czas mi się marzy komplet punktów, no jeszcze do tej pory nie udało mi się go zdobyć, ale mam nadzieję, że z biegiem czasu już będzie tych punktów coraz więcej i z zawodów na zawody będzie ich to samo, a nie wpadki i dobre występy, no bo to chciałbym uniknąć. Chciałbym być równym zawodnikiem i punktować cały czas tak samo. Znaczy, no aż tak wysoko się nie spodziewałem, ale no wiedzieliśmy, że drużyna to sobie. No i udało się nam dzisiaj pokonać. Niki nie jechał w końcówki, bo był poobijany. W trakcie meczu już też pogubili zawodników, także wybitnie szczęście nam sprzyjało w tym meczu. Zaliczka jest potężna. Czy mecz za tydzień rewanżowy w Częstochowie będzie formalnością tylko? No, przewaga jest duża, no, to jest fakt, ale czy będzie formalnością? No, raczej nie, bo to jest dobra drużyna i wiadomo, że własny tor też jakieś tam prawa ma. Będzie ciężko, ale no, przewaga też jest duża, także rozumiem, że duży krok zrobiliśmy ku trzeciemu miejscu. Rozumiem. No, kluczem do zwycięstwa dzisiaj chyba był po prostu równa postawa wszystkich zawodników, tak? Czy to jest zawsze klucz do zwycięstwa, żeby wszyscy punktują, to mecze się w tym wygrywa. Fajnie, dziękuję bardzo. No to czy spodziewałeś się takiego wysokiego zwycięstwa, takiej różnicy między ZKŻ-em a Włókniarzem, bo jest potężna? Did you expect that we're going to win by so many points, such a big difference between our team and Częstochowa? No, I expected us to win, but not this big. I mean, 34 points is a lot of points, but it was a good surprise for me. Oczywiście oczekiwałem, że wygramy, ale 34 punktów to jest bardzo spora różnica i jestem zadowolony, cieszę się z tego. Brązowy medal chyba możemy sobie wieszać już na szyi. You think we're gonna hang the bronze medal now or the next? You know, it's sport, so you never know what can happen, but for sure it's looking good for us and we've got to do a really bad job in Częstochowa to lose this now, but you should never say never. Myślę, że jest blisko, ale to jeszcze nie to, to jest sport, różne rzeczy się zdarzają. Myśmy musieli naprawdę zawalić w Częstochowie, żebyśmy nie dostali tego brązowego medalu. Szybko o tym jego przyjeździe, tam dosyć długo ważyło się, czy przyjedzie tu, czy nie, czy będzie występował w Czechach. Jak to właściwie było z jego punktu widzenia? As far as your clash of the meetings goes, there was seemed to be a lot of discussion, negotiations between Java and our club. What was the, I guess, the behind the scenes talks that went on? It's always difficult when two meetings clash like this, and it's not good for anyone. But no, we come to the conclusion that it was best for me to ride in Zielona Góra and help us get a bronze medal. We did it together with Java and they were okay with it. Myślę, że tutaj były rozmowy, które po prostu konflikt. Konkluzja była taka, że to było dla nas wszystkich najlepsze wyjście i Java to rozumiała, że to jest też dla mnie lepsze wyjście i dla firmy, żebym jeździł tutaj o brązowy medal. Co z przyszłym sezonem? Wszyscy mówią, że zostajesz w Zielonej Górze, tak rzeczywiście będzie? What about next season? Rumors say that you have decided to stay here. I don't want to say anything about next year yet. I mean, we still got one match to go and I'll decide after the season. Nic nie chcę mówić na razie. W następnym sezonie jest jeszcze jeden mecz do jechania i wtedy możemy rozmawiać. Ale rozmowy z ZKŻ-em, z tego co wiem, już były. But there have been talks with Zielona Góra. Yeah, of course it has been, yeah.
No i co? A chcesz tu zostać, czy nie? Do you want to stay here though? Would you like to stay in Zielona? You know, I ain't gonna say nothing yet, you know, it's too early. Na razie jest trochę za szybko, nie wstrzymam się. Dobrze, ale to, że nie chcę powiedzieć nie chcesz powiedzieć jednoznacznie, to znaczy, że myślisz o tym, że być może jednak inny klub? The fact that you're not saying it's either this or that way, does that mean you're maybe thinking of other clubs, other options? As I said, I don't have any comments at the moment, you know, you have to... When I get the decision, you know. Okay. Będzie decyzja, będziecie wiedzieli. Dzięki, thank you.